Cześć, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Ignacy, ze mną jest pan Niedźwiedź. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Uwaga, uwaga, niech wszyscy patrzą teraz na monitory u mnie, ponieważ właśnie za pomocą kursora narysowałem wielkiego penisa. Dziękuję. Bardzo proszę. Kontynuujemy naszą przygodę w grze Europa Universalis 4. No cóż, będziemy mieli dosyć ciekawego oponenta w... ciebie to się mogę pozbyć. Będziemy mieli ciekawego oponenta w Australii, bo są dwie nacje kolonialne w Australii. Więc w tym momencie Hiszpania staje się naszym etnicznym wrogiem. Ale wiesz, tak, że przed tym nie ma już odwrotu. Etniczny nie wróg ma. To jest takie, wiesz, rozcinasz swoją skórę na dłoni i tak? Do niego, do czoła mu tak dociskasz. Takie, jesteś moim wrogiem. I on tak nie wie, o co chodzi, twoja krew spływa mu do czoła. Najzabawniejsza sprawa jest taka, że Hiszpania nie ma wojska, znaczy ma 53 tysiące, z czego połowa to najemnicy. Nie ma ni grosz manpowera. Zaraz spojrzę jeszcze na jego żenującą armię. Flotę, przepraszam. Flota jest równie żenująca, ma 67 statków. W ogóle tak z ciekawości, bo te wyspy, to teraz Portugalia tutaj zajęła, nie? No. To teraz obecnie to należy do Nowej Zelandii? Chodzi ci o tutaj na Kaledonię? No te tutaj takie, no tak, Kaledonia. No Kaledonia, Fidżi, no to są wszystko kraje oddzielne. Archipelag Tonga, to jest też oddzielny kraj. To są oddzielne kraje, naprawdę? Czyli... Tak. Znaczy Fidżi to jeszcze się domyślałem, ale Tonga to nie widziałem. Kaledonia, Tonga jest chyba tak oddzielnym krajem. Tutaj dalej masz wyspy Samoa, to jest też inny oddzielny kraj. Kto teraz mieszka? No, mieszkańcy wysp Samoa albo Samoańczycy. To są jakieś indiańskie plemiona, czy to tam pozostały się Portugalczycy? Są lokalne plemiona. Są lokalne plemiona. Mikronezja to jest oddzielny. Wyspy Salomona też są oddzielnym krajem. A tam ktoś miał kolonię? Amerykanie, Japończycy. Myślę, że tam wszyscy wycofali z tym ciurstym? No tak, to tam lata 60. ubiegłego wieku, tam w większości była wtedy dekolonizacja. Śmiesznie. Część zostało terytoriów jeszcze takich mandatowych, nie? Tam na przykład część Amerykanie mają jeszcze kilka wysepek, jeżeli się nie mylę. Kto tutaj jeszcze? Wielka Brytania już chyba nie ma. Wielka Brytania chyba tylko Falklandy zostały już. Aha, dobra, to lecimy. To tyle, to lecimy. Startuj. Ogólnie rozmawialiśmy o tym, z czym będziemy walczyć, ja myślałem nad Moskwą, ale nie mamy... my nie mamy armii w ogóle i manpowera, więc stwierdziliśmy, że może Oirat... A na tej Moskwie to i tak wypalamy tego manpowera, chuj. Oirat chce akcesu od nas, to mi spierdalają. Jest event taki niby dobry, niby zły, ciężko ocenić. Słucham. Gokaido, 900 dukatów kosztuje. No i co dostaję? Zyskujemy Provincial Trade Modifier plus 1 do każdej prowincji, podejrzewam. A jaki Provincial Trade? Co modifier? Do czego? No, Provincial Trade Power Modifier plus 1%. Na stałe? Na 10 lat. Plus National Tax Modifier plus 5%. Na stałe? Na 10 lat. Niech spierdalają. Dobra, no to jeden prestiż tu. Ten jeden prestiż bolą. Fajne są te przymioty Gokaido, te eventy, nie? Czekaj tego, dlaczego ja ciągle je dostaję. W ogóle, czemu dostajesz ty wszystkie eventy, a ja żadnego? To jest też ciekawe. Aha, do rekrutowujesz armię. To dobrze. Gdzie mogę? Na Wyspach Japońskich mamy pełen stack już. To ja mam na ciebie zdanie. Skoro mamy walczyć z Oiratem, nie? To mi brakuje... Boże, brakuje. Brakuje mi na północy jednego fortu, wiesz? W tym miejscu? Tam, gdzie jest Rosja stara. To tam właśnie, żeby te armie ich nie przechodziły przypadkiem do nas. W Angarze najlepiej, nie? Aha, gdzieś tam, takie tam, żeby... Żeby nie przeszć. Że nie stać nas na żaden fort. Aha. Ale event, możemy wygrać między tymi tekami. Czego potrzebujemy? Wiesz co, każdego teka potrzebujemy. No to wezmę. Wiesz co, no administrative na pewno nie bierz. Nie brać? Dobra. No bo tek ideę jeszcze robimy. No to wezmę... I ta, wiesz co, deepa weź, jeżeli masz. O, Hiszpania nas nie 50 lubi. 50 deepa, proszę bardzo. Jak to nas... Patrz, on zaakceptował. Krew nasza spłynęła mu po czole, na oczy i on tak wytarł to i ty kutasie. Jesteś moim rywalem. On to zaakceptował. Dobra, daj Hiszpanię na rywala. Persja ma wewnętrzny konflikt. A, Commonwealth jakąś wojnę skończył. Z Jarkandem ojebał chyba, jeżeli się nie mylę. Jarkand imperialista. Nie mam jak podejść do niego, wiesz? Kraj kameleon. Lekki, bym powiedział. Prawie jak Oirat. Daj mi dyplomatów teraz, bo muszę kilka akcji porobić. Ej, your unit have suffered casualties. Casualties? Tak. Jaka nasza unita dostała casualtiesy? Dobre pytanie. Nie wiem. Gdzieś niby jest. I płacimy 0,62 extra per month. I jeszcze muszę komuś mamę obrazić. Komu by obrazić mamę? Może komuś embargo rzucimy. Rzucimy. Aha, to dobrze. Właśnie to robiłem. Słusznie. To może ja wypowiem tę wojnę temu Oiratowi. Tak. A wiesz co, dorobię jeszcze jeden stack? Czy chcesz ten fort jednak mieć pilniej? Nie. Rób co chcesz, tylko patrzę, że ten kolejny event znowu. Co to jest za? Co to, ha. To są eventy. Dobra, to... Jeżeli to są eventy, to są eventy, że tego wysłałeś na poszukanie tych, nie? I teraz on on zagubił się w kosmosie. To jest Lost in Mind and Space.
I on teraz nie, co się dzieje, możemy zmniejszyć movement albo 5 prestiżu stracić. Niech chodzi wolniej, niech chodzi wolniej. Nie wie, co się dzieje. Jak chcesz walczyć jeszcze z tymi zojratami, to tak proponuję jeszcze jeden stack, na przykład chiński, wysłać tam do granicy z nimi. Tak, 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 na pewno. Znaczy oni na razie dostają, widzę, w dupę od Jarkanu, więc to jest świetna okazja, żeby ich teraz dojechać. A dobra, to wypowiem tę wojnę. 26 tysięcy żołnierzy wystarczy. A, tam jolo. Może dwie 26 nawet na północy ci podpowiem, wiesz? Liang im pomoże. Mamy coś przy Liangu? Mamy coś. No to podeślę pod Liang to 26 z dołu. Zwiększ na trójce. O, jest na trójce. Dobrze. No to... Mhm. Oj, racie, słyszałem, że masz moich... O, masz, Matko Bosko, dużo etnicznych ziem. Jakąś prowincję, która jest blisko, poproszę. Tanu Urikai. To jest to. Dobra. Oj, racie. Dzień dobry. Mhm. Etniczny wrogu mój ty. Zresztą nie, to nie jest etniczny wróg. To jest żałość i ból, a nie etniczny wróg. Etniczny wróg to wiesz, sorry. Nie dla psa kiełbasa. No. Etniczny wróg jak dla kogo? Dokładnie. Dajcie mi tu jakiegoś generała. Dziękuję. O Jezu, stąd go przeteleportowałem na No dobra, nieważne. Coś ci nie wyszło? Nie, przeteleportowałem generała, nie zauważyłem. Zapomniałem, że on jest na północy. Dobra, to nieważne. Dobra, tutaj się dzieje. Liang zmasakrowany, zostawcie tu armię i oblegajcie resztę prowincji, dziękuję. Jaki jest też stance na naszych subjectów? Jak mają walczyć? Agresywny im dam. Niech robią co chcą. Agresywa im dam. Ty, zabrałem ci tego, co eksplorował, wiesz. Szkoda. No, ktoś musi dowodzić armiami. To mów o tym tak na przyszłość, dobra? No musiałem, no. Nie, bo chodzi o to, żeby on nie stał, wiesz, w lesie, wiesz, wtedy. Ty, Apache mają, kurwa, generała dwugwiazdkowego. Kleisz temat? O. Myślę, jakiś tam Jeronimo, czy ktoś, kurwa. Co tu się stało przed sekundą? Ale mają ładny napis. Bo jak ja się wbiję w tych ojratów, czy ja ich zmasakruję tak po prostu, czy to jednak te góry zniwelują mój atak? Zaraz zobaczymy. Przecież to nie są góry chyba do końca. Ty, ojraty to tak się zbierają i przy naszej południowej granicy, nie wiem, czy widzisz, tam w sensie ich południowej granicy. O, oni stepach mają bonus do walki. O Jezus Maria, co im zrobił? Plus 25% mieli. Widziałeś to? Tak, coś tym zrobił najlepszego. Nie wiem, co, gdzie ich armia? Gdzie się stało w ogóle? Przeciwniku, halo, kolega. Dobra, ta armia nie jest pełna, ale okej, to idź sobie nią. Znaczy ona tam miała wejść tylko w Beijing, wiesz? Beijing. No. A, tutaj, dobrze, okej. Okay. Dobrze. Ej, co to jest z tym, kurde, Detach Siege'em? Znowu zostałem po jednym dziale na tych gałganów cały czas, wiesz? A my już chyba odjeżdżamy im technologicznie, dlatego dużo szybciej ich oblegamy, wiesz? No to dobrze. Wiesz, oni mają jakiś fort w ogóle? Mają. Przy Moskwie. Nas się nie bali. Nie wierzyli, nie że... Nie ma, dwa forty. Gdzie? Tutaj jest. Co wy i przy Moskwie? Jeden drugiego poziomu. Ale jednak i tak bardziej się Moskwę bali. Patrz, jak mogli nas nie doceniać. Jak bardzo to się bali. Bardzo. Nawet nie wiedzą, jak bardzo. Manewrowanie wojskiem po tych ich ziemiach jest takie nudne. To są takie ogromne ziemie. Tutaj się... Ajaj. No zdobywanie tego jest trochę wkurwiające, to muszę przyznać. To jeszcze się nie podda, bo oni będą wiedzieć po prostu, że i tak wygrają. To tak jak Ruscy jakby chcieli wyrżnąć te wszystkie plemiona, które tam były tam u nich, nie? Mhm. Takie z cyklu, idziemy ich ścisnąć, a oni się pakują i zmieniają miejsce pobytu. No i takie, i goń ich teraz, goń ich. Oni się pakują i ich nie ma, bo nomadzi. I co ty im zrobisz? No, jak pokonać nomadów? No nie idzie. Spakują, potem tam wrócą znowu. Co sądzisz, żeby zrobić claim na Portugalię? A, nie mogę nawet jeszcze. Na Portugalię? Jeszcze nie mogę. Ryzykujesz, wie? O, matko bosko, ależ tutaj... Szczerze? Ja już się przestałem troszkę jebać. Co to jest Lanao? Jakaś nowa... ta. Co, Lanao? Mhm. Możemy base tak zyskać, albo produkcję, albo manpower. Pewnie jakaś kolonia, nie? Nie. Co wolisz? Może base tax. Jak? Lanao. Muszę patrzeć, gdzie to jest. O, kurde, poczekaj. F. Jeszcze powiem, co tam możemy... Aha, okej. Okay. Produkcja już. Produkcja, okej. Okay. I drugi event. Stracić stabilność, czy chcesz koszt wojska o 10% większy? Koszt wojska o 10% większy. Maintenance, tak? Mhm. Dobra. Czy nie wiem, czy... Nie, to cost, czyli chyba rekrutowanie, rekrutacja. Chyba tak. To my nic nie rekrutujemy, więc... Biorę Deep Tech, okej? Okay? Luzik. Staram się złapać tych nomadów, ale oni właśnie robią to, pakują się i uciekają. Uciekają. Wiesz, że jesteś tylko dwie technologie za chyba Europejczykami dyplomatyczne i militarne? To mi się tak podoba. Nadgodziliśmy, 700 rok, a my już jesteśmy. O, mamy kolonializm znowu Hiszpanią.
ale po tej wojnie znowu te nasze staki będą nie istnieć, bo robię te detach siege, nie? I zostawiam te pojedyncze jednostki. Potem wszystko połączysz oczywiście, tak? Na pewno, na pewno. Kobodo w 28 dni upadło. Fajnie. I stolica. Nie wiem, czy muszę ich całych oblegać w sumie. Może jeszcze ten drugi fort im oblegę i... A co ty mi chcesz zabrać? Jakąś jeszcze prowincję, tak? No wszystko im chcę zabrać. Prowincję nam zajmą, stary, zaraz, ty widzisz gdzie? To? Gdzie? Gdzie? Irkutsk nam zabrali, ty w ogóle... O, ty patrz. Ojej. Ej, zabawna sprawa. Przejąłem się. Nasza technologia jest tańsza niż idea obecnie. My jesteśmy na 13 poziomie administracyjnym. Jezus Maria, jaka żałość. Jesteśmy 9 technologii do tyłu. Przede wszystkim dajcie mi Liang. To przede wszystkim. Po drugie, nie chcę mieć 102% overextension, bo nie jestem idiotą. O! Pamiętamy. Ile overextension chcemy? Wiesz co, no tak z 60 do 80 jest akceptowane. No to nie bierzemy Liangu wcale. Nie? A Liang ma wpływ developmentu, nie? No właśnie. A potrzebujemy ten Liang brać? Ja bym tylko zabrał stolicę ich, wiesz, bo ma 19 developmentu i żelazo. Ty, stolicę ich, ty. Stolica Liangu. Jak ona się nazywa? A, Liangu, dobra, myślałem, no? Że Oiratu. No, nie, co ty, na no, Oiraty to mnie tam... Jak powiem, chciałem, żeby ich zaatakował, bo Liang mają tam. Oirat tam... Oirat ma, kurde, pchły i mrówki tylko. Które to stolica jest tych Liangów? Aha, no to tutaj. Co najwięcej developmentu. Dobra, chwila, bo straciliśmy... Tracimy klejmy na wszystkie Oiraty, matko bosko. Zatrzymajmy. Dobrze, no. Dobra. Tak, tego, a nie, to chcę, bo to mi psuje granicę. To chcę. 76 overextension. Damy radę? Akceptowalnie, no co innego zrobimy? Dlatego jeszcze proszę tak, wszystkie pieniądze świata mi dajcie. To raz. Dwa, poproszę, żebyście dali mi war repsy. Nie chcecie dać war repsy. W sumie war repsy są do dupy. Możecie jakieś annul treaties zrobić, a może release nation. Albo anulujcie wasala. Gówno. Dobra, to dajcie pieniądze. Czy ty wziąłeś technologię dyplomatyczną? Tak. No to poczekamy sobie. A co ty chcesz zrobić, że musisz mieć technologię dyplomatyczną? No 57 pointów to kosztuje. No bo no to jest... Liangu, no nie mamy na to. A, okej, okay. No spoko. Aha, bo aneksujemy Jin, więc nie mamy teraz punktów dyplomatycznych, zapomniałem. O, to oczywiście na mnie wszystko. Wiesz co, nie, no po prostu brałem dyplomatyczną, bo mogłem, nie? Ile razy ci powtarzam? Nie wolno w trakcie wojny brać takich rzeczy. Na pewno chcemy ze stolicą Liangu? Na pewno? Na pewno? Nie musimy. No, to w takim razie, jak to mówią na Dzikim Zachodzie, a mówią na pewno. Chociaż w sumie. Chociaż nie, no, ta stolica jest fajna. Ja bym ją wziął jednak. No jak uważasz? Ja bym ją wziął, po prostu poczekamy. Ja z czymś tutaj walczę, gdzieś mam jakieś attrition, bo nie patrzę. Nic się nie dzieje chyba, tak? No troszkę mamy spadki na hajsie, nie wiem czemu. Zupełnie jakieś? Jest army, maintenance, 77 dukatów. No, ten army cost chyba jednak wpływa, wiesz? A może. Tu 57 deep pointów potrzebuję. Szkoda, że akurat tak claim potraciliśmy, wiesz? Tak? Niektóre. Chyba. Się źle złożyło, mówisz? Zobaczymy jak to będzie. Nutka się z... Widzę. Mówiłem ci, że nutka już jest gotowa. Nutka śmiech. O, mamy... A nie, niech tam jakieś idei. Nie. Ja się powstrzymałem już przed tym. Nie. Po przeanalizowaniu za i przeciw stwierdziłem nie. A tych punktów, no nie za szybko nam lecą. 3 miesięcznie nam przychodzą. Na was pierdalajcie. Ach, ta muzyka wojskowa. W ogóle podobno ma wyjść ostatni... Ten. No to rozmawialiśmy o tym nawet sobie, a chyba nie na odcinku, nie? Na odcinku nie. Na odcinku nie rozmawialiśmy o tym, to prawda. Wiesz co, zaraz tam przejmą prowincję, ty patrzysz to w ogóle za tym? Gdzie? Odebiją, ale my mamy 99 port score'a. Oni dopóki fortów sobie nie odbiją, to se mogą, wiesz, przejmować. Se mogą. Dobra. Oni na fortach akurat, na obu fortach stoją nasze armie, więc oni mają troszeczkę sytuację podbramkową. A gdzie ty ich wysłasz? Do nas? No, dlaczego by nie? No dobra. Przecież nie pasuje mi jakiś skład osobowy tych armii, czegoś mi brakuje. Przede wszystkim ludzi, którzy są rozsiani po całej mojej racie. No to prawda. I tam szukają szczęścia i miłości.
Ogólnie zastanawiam się, czy to będzie rzeczywiście ostatni dodatek do Europy czwórki. A wiesz co, no nie wiem, to musi być już pewnie w zaawansowanych pracach, albo oleją projekt, chociaż wątpię. Ja cię wysłałem. Czyżby Europa Piątka się zbliżała? Myślisz? Myślę, że ten tydzień jest paradoksem. Zastanawiam się, dlaczego to robią. A kiedyś jak pewien znajomy koleś... Gdzie ty ich wysłałeś nagle? Czemu to o, przepraszam ci, dobra, no, tak se klikam. Brawo. No bo chciałem wam przedstawiać armię w końcu, no. Możesz wpisać, 54 punkty potrzebowałeś, czy 57? 57 chyba. No za miesiąc. 80 over extension to będzie. Powinniśmy przyjąć to. Wave of obskurantizm, co wziąłeś? 10 prestiżu. Okej. Jeszcze mi hajs dajcie i tyle. Uwaga, uwaga, bum, 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 bum. Okej. Możesz armię naprawić, a ja... Możemy wszystkie skorować? Jak nie? Xilingol. No to jest jedna prowincja, to jak ten. Jak skorujemy jedną, to będziemy mogli ją skorować, bo jedna jest tak, wiesz, tak, tak. No. Poukłada... Czemu mamy 8000 buntowników? To nie my, to są ci, ojratów. Nie wiem, czy inną no, się dostaliśmy. Właśnie no. W Xilingolu stoją. Local autonomy, no. W Xilingolu stoją akurat. Właśnie dlatego nie możemy skorować. A patrz, wszystko wytłumaczone. Nie tak zmasakrować, bo to mają ich technologię. Dobra. Tum, 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 tum. O, i tyle, jeżeli chodzi o naszą administracyjną technologię, prawda? A, wiesz co, może niekoniecznie. Mamy fokus na niej, dostajemy 10 punktów miesięcznie. Chyba damy radę. Bo stoimy z tymi buntami. Coś wybucha? Gdzieś wybucha? Wiesz co, on teraz zacznie wybuchać, bo nam Andres wypierdoliło 4, nie? No, to, można było to przewidzieć. Ostrzegałem, że no. By było. Dobra, Xilingol. Ale tak, jest, nie, to jest pod kontrolą, tak szczerze powiedziawszy, więc... To armie się wycofują, nie wycofują? Nie wycofują się. Niech się wycofają w takim razie. Wszystkie armie tam wycofałeś? Mogę zabrać konfizatora już? Tak, zabierz go gdzie chcesz i możesz tam armię ponaprawiać. No to też możesz to zrobić, tak szczerze powiedziawszy. Czy wygląda jak człowiek, który ma czas i chęci, żeby to robić? Nie wiem, no powinieneś. Ale w Google ta fajna nowa mechanika będzie tych nomadów. A, wchodzisz no. I podpalasz i masz technologię. A to nomadzi to jedno, mi się tam podoba przede wszystkim mechanika ta pokojowa estate'ów, nie? A to też. No, znowu, Rise of Urban Culture, że tak to powiem. Urban znowu chce być socjalistą tutaj u nas. I... No, w sensie Jerzy Urban, tak? Tak. A kto inny? Uszami okay. Klaszcze ze szczęścia i mówi, że jak damy mu 800 dukatów... Ale w porę, stary! Chociaż nie, chuj, bo zawzięliśmy za drożej teraz. Ty, jest taka sprawa, nie? Bo jak Urban mówi, że jak zapłacimy mu 800 dukatów, nie? To on nam taki interes rozkręci, że dyplomatyczna technologia będzie mniejsza o 15%. Za 800 dukatów? Aha. To powiedz Urbanowi, żeby się pierdolił. No to Urban, sorry. I Urban teraz nam tak w gazecie nawet pisał. Chce wyjebać. Kto, co? A co robi Urban? Denerwuje się? Denerwuje się i powiedział, że w gazetach nas obsmaruje. No. Zaklaskał uszami i zabrał nam jeden prestiżu, bo wyzywał nas. A jak nas co on robi Urban? W którym mieście coś zrobił złego? On jak to? W żadnym, po prostu prestiż, tylko tyle. A, po prostu prestiż i obsmarował nas tylko. Tak, zrobił tam w tygodniku, nie, zrobił taki filmik, że stoi i mówi, tam ubrał się w takie kimono i powiedział, że jest Japończykiem, nie? I potem wskoczył do wielkiego rowu i merytoryjnego i powiedział, że jestem japońskim Żydem. Nie wiem dlaczego. No, taki tam podluś. No tak robi. Aha, mamy overextension do tego. No i tyle. Ucha! A Sakura umarł. Ty! Jakiego mamy doradcę? Nazywa się Ucha! Zobacz sobie, jakiego możemy wziąć doradcę. Aż sprawdzę. Nie żartuję. To nazywa się Ucha! Ucha. Ucha, ha. Ale muszę niestety go wywalić, wiesz? Wiem, że to będzie dużo kosztowało pieniążków, ale muszę to zrobić. Bo nie mamy pierwszopoziomowego doradcy, wiesz? Chwila. Dlaczego nasz przychód nie istnieje? Gdzie jest nasz przychód? Nie istnieje. Czy ty właśnie na 5 koloniach ciśniesz, czy coś? Mam 4. Ale mamy dużo wojska i overextension. Ej, nie, serio, muszę jednego zwolnić, wiesz? Stracimy trochę pieniędzy na tym, ale właśnie pana Ucha zwalniam, okej? Okay? Ucha, nie! Dobra. Ucha, ha. 130 poszło dukatów, ale muszę go zwolnić dlatego, żeby mieć pierwszopoziomowego, bo nas nie będzie stać na innego. 4 kolonie to jest dosyć drogie, poza tym tak sobie rzuć... O! Statesman! Rozumiesz co? Aneksja, witaj. Coś zepsułem. Swoją drogą, tak teraz spojrzałem sobie na tych Persów, tak w ogóle, nie? Mhm. Ty wiesz, że w ogóle
tam dolina tego Eufrata i tak Tygrysa, nie? Tygrysa i Eufratu, no. To wiesz, że to było jedyne miejsce, gdzie bodajże jęczmień chyba normalnie tak naturalnie rósł. Tak? Wiesz? No jęczmień chyba, czy pszenica, chyba tak. Właśnie tak oni się tak tam rozwijali, bo oni tam zboże tak normalnie mieli naturalnie. Okej, okay, ciekawe. Tak gdzieś kiedyś czytałem. Nawet nie wiedziałem, to pierwszy słyszę. Czego to, może u niedźwiedzia dowiedzieć? To zadecydowało ich rozwoju kulturowym. Xilingol sobie nawrócimy i dopiero potem skorujemy. W sumie nie jest głupie. Mam te tańsze korowanie. Troszkę, ale zawsze. A właśnie. Mamy jedną taką prowincję. Ona się nazywa Wschodnia Tunguska. Tam jest złoto. Wycofam się z czterech kolonii, dobra? Dobra. Tam jest złoto. Jakby to tak boostnąć do 10, ile to by hajsu było. Tylko, że nas nie stać na boostowanie. No średnio. Bo anektujemy, wiesz? Jak po aneksji jak najbardziej. 85 będzie kosztować boostnięcia o 1. Mamy tam wydobycie 1. Wiesz co, moja sugestia, po aneksji, bo teraz nie mamy deep pointów w ogóle, wiesz? Luzik, jeszcze sprawdzę, gdzie najbliższe złoto jest, tutaj. Tutaj też nie boostnęli. Ta Moskwa w ogóle nie boostuje swoich prowincji ze złotem. Gówniona Moskwa. Przypomniałem sobie, co ja chciałem zrobić przed wojną. Training filcy. Ty! Ale ja prowincję znalazłem. To jest nasza chyba etniczna. Ona się tak świeci na żółto na mapie Trade Goodsów. Ty, ona 4,66 przychodu daje. Jaka? W Yue. Taka kopalnia złota nazywa się Hengyang. W samym środku Yue, w samym środku ich imperium zła, nienawiści. A nie, to jest Chengshangu. To jest Chengshangu. Nie patrz. Chengsheng nie odda swojego złote. Myślę, że tego trzyma przy życiu. Jak tam konfucjoniści? Ej, Shun jak urósł. Konfucjusz chyba powiedział. Wysy. Widziałeś, jak ten Shun wyrósł? Gdzie Shun? Właśnie nowy kraj się pojawił. Tam cały czas jakieś nowe kraje powstają. No Shun był już wcześniej. Konfucjusz powiedział, że jesteśmy od dziś Shinto chyba, tak jak patrzę na mapę religijną. No, zawsze byliśmy. Takie śmieszne. A, to kupa śmiechu. Tak, no. Znowu 50-50-50. Kto rok temy? Adminkę, no. Admin, czyli admin. Dobra. Adminkę, no. Dobra. Jesteśmy tak do dupy na nie przez te idee, że... I przez wojny. Dobra, niedźwiedź. Chodź troszeczkę Ja się zdenerwuję. Ała, umarł, ała. A to był zajebisty monarcha. No. Teraz będzie mi chujowego. Będzie mi 3-0-2. Dziękuję, pani Basiu. 9 lat bez wojny, fuck yeah! Tym optymistycznym akcentem, moi drodzy, kończymy dzisiejszy odcinek. Cieszę się, że... Patrz. Kolejne 50 admin pointów, bo twój ten odnalazł jakichś murzynów tam w Ameryce i oni powiedzieli, patrz, to jest pismo. Tak było. No okej, okay. Czyli stali się ludźmi. Tak. Tak. To dobrze, to propsuje mocno. Ja bym Ignacy, wybyście wy ze mną, był niedźwiedź. Na razie. A to była Europa Universalis 4. Widzimy się już jutro, trzymajcie się ciepło. Pa, pa.